Cześć, tu Ernest. Cześć, tu Holm. A to są Pogromcy Mitów. Przyszła pora na kolejną porcję ekstremalnych testów w Fortnite. Ale zanim do nich przejdziemy, to oto zwycięzcy konkursu na pakiety Batmana. Zostali oni wylosowani w czwartek tydzień temu. Tak jak obiecaliśmy, zwycięzcy już odebrali swoje nagrody. Kolejny odcinek, kolejny konkurs. Pod tym odcinkiem do wygrania są dwa skiny poświaty wraz z jej legendarną emotką. Albo 1000 fałdolców, jeśli już posiadacie tego skina. Na pewno jest wielu z was, którzy nie mają możliwości odebrać tego skina. To jest wasza szansa. Aby wziąć udział w konkursie na tego legendarnego skina, wystarczy w tym momencie zostawić łapkę w górę, komentarz z waszą nazwą w grze oraz suba na moim kanale i kanale Holma. Link do jego kanału macie w opisie. To tyle ze wstępu. Ruszamy z pierwszym mitem, który brzmi: czy batarang wykrywa graczy, którzy są propami? Ernest, masz może przypadkowo batarangi? O, cholera, masz! Zawsze mam jakieś... No. Zakonamy się teraz, czy batarang wykryje mnie jako propa. Jak myślisz? Ja myślę, że cię wykryję. A ty? Ja też myślę, no bo to grać jakby nie patrzeć, ale zobaczymy. Racja, najpierw pokażę, jak to działa. Zobaczcie, jak celujecie w kogoś i obok waszego celownika jest jakiś przeciwnik, to batarang go wykrywa. Mhm. I zobaczcie. O, jak zmienia kierunek. Taka rakieta kierowana, tylko że batarang. No, dobra. To teraz Holm się ukryje. Ja tutaj się obrócę i pójdę tutaj, żebym nie słyszał, gdzie on się ukrywa. No i co? Holm, jestem. Dobra, Holm, możesz się ukrywać. Ja nie chwila! Patrzę. Gotowy. Gotowy, dobra. Jestem kryjówką. Holm jest gotowy. No i co? Skanujemy. Okej, okay. Nie jesteś wózkiem golfowym, to niemożliwe. Nie jesteś tym drzewkiem. A to niezwychowany wyszedł. Nie jesteś grylem. Gryl. Toytoyem też nie. Zaraz, czy ty jesteś tutaj na pewno? Czekaj. No, biegasz obok mnie cały czas. Czekaj. Co jest? Naprawdę? Czekaj, daj mi chwilkę jeszcze. No what? Przed chwilą patrzyłeś na mnie, stary. No ty, nie działa. Oła! O ty skur... Czyli tak, jak jesteś propem, to batarang ciebie nie wykrywa. Fajne, bardzo wow. Fajne. Wow. A ty czemu to akurat rzuciłeś? No bo straciłeś swoją lokację. Następny mit na dzisiaj brzmi: czy da się polecieć brutalem na batarangu? Dobro, Hon. Ja już mam gotowe batarangi. Mech też już jest gotowy. No i co, siadaj. Zobaczymy sobie, czy możesz polecieć na nim. Jak uważasz, da się, czy nie tak polecieć? Jak padasz. Da się. Ja myślę, że nie polecisz. No to dawaj, próbujemy. Wsiadaj. Ja sprawdzam, czy wszystkie kabelki są podłączone. O, jaka pumcia ciekawska. Trochę wścibska, ale niech będzie. Siedzę. Dobra, może w drugą stronę. O, w stronę bat sygnału. To co? Próba pierwsza. Wiesz co? Czekaj. To będzie chyba niemożliwe. A teraz? Oj. Oj, już, stop! Ej, nie, one się do mecha przyczepiają. Jakbyś tego nie zrobił, się przyczepiają do mecha. Co? No... Ja tu nadal jestem. Gdzie jesteś? No stoję na drzwiach. What? A ty nie poleciałeś i stoisz sobie gdzieś tam sobie stoisz, tutaj stoisz. Nie ma... O kurde, za co rakietę mi? Zasysa mi rakiety! Coś mi narobili. Gdzie, to jest, stary? Gdzie to jest? Jakby... No i jak to... Mecha rozwaliłeś. Jeszcze raz, to trzeba zbadać tutaj. Co tu się odkwaczyło teraz? A jesteś nisko, lol. No nie? Trochę wyżej wejść? O, poleciałeś trochę, znowu. Trochę tak. Trochę? No tutaj poleciałeś, co nie? Jesteś tutaj, nie, no tak? Trochę. Nie, jeszcze raz wiem. No. Fuck! Teleportowałeś się z powrotem u mnie. Co tu się wyprawia? O, lecę! Lecę! Tak, poleciałeś! Lecę, da się! O, cholera! Mamma mia! Udało się! Udało się!
Teraz sprawdzimy, co się stanie, gdy użyjemy złomoszczeliny pod ziemią. Zobaczymy, czy złomoszczelina wyrzuci coś z sufitu, czy może jednak pojawi się nad ziemią. Kiedyś sprawdzaliśmy już, czy da się użyć pod ziemią nalotu. Teraz sprawdźmy, czy da się użyć tutaj złomoszczeliny, ale nie we mnie. Ja myślę, że się da, że ta złomoszczelina spadnie, ale jakoś po prostu spadnie z, wiesz, z sufitu. A ty? Znaczy ona tam na górze wyląduje, jak dla mnie. Ja myślę, że tutaj doleci na dół. Na naszą platformę. Nie. Ja myślę, że na górze będzie. No dobra. To uwaga. 3, 2, 1, 1, 0. I uwaga. I na górze chyba. Jeszcze polecę sprawdzę. O kurde, jest rzeczywiście. Na górze, tak. O, czyli jednak to nie jest takie magiczne. A co jak użyję niżej? Czekaj, czekaj. Co jak użyję niżej? Wierzę w ciebie. O, słoń spadł chyba. O. Tak, słoń. A tak się wbił. Jaki ciekawski. Zagląda sobie pod glebę. Albo czekaj, albo w meteorze zobaczmy. To też spoko miejscówka, żeby to zobaczyć. Uwaga. A, też czyli na górze. To, tak. Ale czekaj. Radiowóz. Serio, jakie to jest, trochę nie fair to jest, że jakby respi się złomoszczelina nad tym, nad meteorem, nawet jak jesteśmy tutaj aż. Teraz sprawdzimy, czy bańko osłona chroni nas od uderzenia Kevina. Dobra, Holm, ale nie bij go! O dobra, tylko się uderzył. Ale poleciałeś, ale zobaczcie. Walbie kloc. Jeśli wkurzymy kloca Kevina, to Kevin daje nam lepę z powrotem. To nawet niezło. I teraz sobie zobaczymy, czy bańko osłona nas przed taką lepą ochroni. Jak on uważasz, ochroni czy nie? Ochroni. Ochroni? Ja myślę, że... No powinna ochronić. Rzucę jeszcze jedno na wszelki wypadek. No i wkurzamy kloca. Wkurzamy klocucha. I okay. Uwaga. Nie, walnę! What? Czekaj, jeszcze raz. O, strzela we mnie. I walnął mnie znowu, abym się kurde. Czyli bańko osłona to shit. Przepotężny Kevin tutaj przebija bańko osłonę. No cóż, to nie wkurzajcie kloca. O, bo nawet jeśli jesteście propem. Kolejny mit brzmi: co się stanie, gdy batarang i rakieta zderzą się w locie? Zobaczymy, czy obie rzeczy wybuchną po zderzeniu, a może przez siebie przenikną. Bardzo często sprawdzamy, co się stanie, gdy coś zderzy się z czymś i dzisiaj sprawdzimy, co się stanie, gdy RPG zderzy się z... No z tym, co trzymasz w ręce, z batarangiem, tak? Tak. Ja jestem gotowy, celuję w środek. No dobra, to ja tobie celuję w głowę. Ty mi też, co nie? No i co? Jo. To nary. 3, 4. Oj, poleciało obok ciebie. Dostałem bombę. To jeszcze raz. No. To 3, 4. Przenika. Ten drugi nie był konieczny. Chciałem się upewnić, ale przenika po prostu. O, uwaga i... Przenika, no przenika po prostu. Wali pod siebie. No kurde. Jakie bomby. Dawaj na drugiego skacz. Wow! Dało się! Mission impossible. Pora na kolejny mit. Co się stanie, gdy użyjemy chwytaka Batmana podczas jazdy deskolotką? O, Holm, przystopuj! Spokojnie, no rozwalnie zaraz. Spokojnie. Teraz sobie zobaczymy. Zobaczymy sobie teraz, co się stanie, gdy użyjemy chwytaka na deskolotce, bo jak wiecie, po użyciu chwytaka automatycznie otwiera nam się lotnia. I sobie zobaczymy, czy ta lotnia otworzy się na desce. Ja myślę, że nic się nie stanie, tylko no, przyciągnie ten chwytak i nic, i tyle. A ty? Mam chwytak. No to jedziemy na... Robimy test. Top gniot. Ja myślę, że po prostu się przyciągniemy i tyle. No, to jedziemy. Wow. Ale masz fajną skórkę na deszcz. Jeszcze nie mów, bo ja jeszcze nie przyjmowałem się. Wow! Nic jak? Się nie dzieje. O! Jakie bombiczki! Zakręcił pieruty! Widziałeś to? Widziałeś to? Zakręcił, tak! Zakręcił pieruty! Wielki butera! To już się nigdy nie wydarzy. Na tej stanie serio robimy tak!
Na tej serii się dzieją takie rzeczy, które już nigdy się nie staną, nigdzie, nigdy. Na przykład to Billa narożnie, to przecież to był raz na milion. Już nikt tego nie powtórzy. Już siódmy mit na dzisiaj brzmi: co się stanie, gdy kucniemy na tyle tarana w moczarach odpoczynku? O, wow, zobacz, jak tu przysuwam. Weź, prowadź. Tak! Co się stało? Przepraszam bardzo, co się odkwaczyło? No jeszcze raz. Czekaj, czekaj, weź, wejdź, wejdź, wejdź. Co jest? What? Ty, jakiś nowy sposób, trik wymyśliliśmy. O no. What the fuck? Co jest? Jaka gwiazda poleciała. Na ludzi wargi. I co, mam na pasażera wejść, tak? Czekaj, czekaj, o. No, nie, ale wystrzał będzie. Gdzie ty jesteś? Na zgubnych. What? Kurde, moje pole. Jestem. W drugą stronę cię wrzuciło. Jestem już za zgubny, za zgubnymi, no. Przedostatni mit w tym odcinku to pytanie. Czy da się przyczepić bataranga do gracza z krzakiem? No, no dobra, fam, zobaczymy sobie, czy tak samo jak bańkę. Bańkę. O, to już nie działa. Co jest? What? To już nie działa, o nie. O nie. A czekaj, zobaczymy, czy batarangi da się przyczepić. Okej. O nie, to już nie działa. Co oni robią z tą grą? Dlaczego nie można do krzaka przyczepić? Ostatni mit na dzisiaj to: co się stanie, jeśli będziemy propem podczas fiesty w lepkim lasku? Ale proszę wyjść z samolotu i tutaj chodź. No jestem. Dobra, słuchaj, bo mam pistolecik w ręce i sprawdzimy, co się stanie, jak zamienimy się w propy i będzie fiesta. Chodź, nie wstydź. Idę. No idę. Ja myślę, że będziemy tańczyć, tylko że jako propy. Myślisz? No. Ja będę drzewem. O, ja będę krzaczkiem. O. Ja będę kamieniem. O, jaki... What? Ale masz pieniek. A uwaga! I co się stanie? Tak, tańczymy! Ten, jako propy. Nie. Ależ ty bym przysiadł na lampie. To jest moje miejsce, ja tu staję. Uwaga, i co się stanie? To! Też tańczymy. Tak czy siak tańczymy. Jakie wesołe kółako. Takie ogromne taco mieliśmy, widziałeś? Przepotężne. No. Patrzer, bez teraz byś mógł wszędzie parkować. Oho, czy ja tutaj znalazłem ciebie? Czy mi tutaj... O, zobacz! Cześć, witaj, gdzie jestem, Holm? Holm... Słucham. To ostatnie mity już. Jak to ostatnie? To koniec? Tak. Koniec? Nie, to ja skaczę. To nie ma sensu. Koniec 10. sezonu. A, no tak! Wracamy w 11. Ja i tak skaczę. Racja. Do widzenia. Wajasz. No, w sumie to...